Brawo dla pana burmistrza! Panie burmistrzu, czy to jest pan? Tak, to jestem ja, szanowni państwo. Brawo! Jeżeli chodzi o imprezę na dniach Warszawa, czyli wszyscy bardzo chcieli się przejechać w takim mostku po naszych drogach gminnych. To są naprawdę drogi gminne, po których dzisiaj państwo mogą się przejechać, to są drogi gminne. Proszę tego nie nagłaśniać gdzieś w gazetach. Powiem państwu, że z tego co mówili wszyscy tutaj w parcie, ona przyszła, żebyśmy mogli sobie nagrać dużo szczęście i jeszcze większe mienie. Zostawiamy do tego, żeby zobaczyć naprawdę niesamowite potwory, jeżeli chodzi o te samochody, które na tej chwili razie odpowie. Powiem państwu, że ja mam dla mnie przyjemność jechać tym zielonym gazem, który widać po parku. Niesamowite wrażenia, może dlatego, że nie ma się dookoła. I tutaj organizatorzy mówią mi, że sama jazda na szybszą około godziny 17. Ja myślę, że trzeba będzie ich przycisnąć, żeby się dostało dużo wcześniej, bo nie wiadomo, co z nimi wytrzyma. Ja miałam, proszę państwa, miałbym tutaj głosu, miałbym tej imprezy kucznej, nie będzie tej dyskoteki później. Ale no, nie chcieliśmy już odwoływać tej imprezy. Myślę, że ksiądz Cebula wcale by nie chciał, żeby takiej imprezy odwoływać. Dziękuję bardzo. Ja nadaję jeszcze głos zastępcy. Dziękujemy. Dlatego powtarzam, że dzisiejszy rajd odbywa się po drogach gminnych, jak burmistrz stwierdził. Nie ma się czym chwalić, a z drugiej strony jest się czym chwalić, bo znakomicie te drogi odpowiadają właśnie takim wyzwaniom, jakie podejmują te samochody. Proszę państwa, tutaj przede mną stoi maszyna. Oczywiście ja się na niej nie znam, ale czy jest jakiś kierowca, który mógłby mi opowiedzieć dwa słowa
na temat tej maszyny. Tu jest, jak pana na imię? Pan Robert. Panie Robercie, no to jeździ do tyłu, do przodu, na boki. Jak to w ogóle skonstruować? Pan Robert nie za bardzo na mikrofonu, ale już jeszcze raz, panie Robercie. Do mikrofonu, ja na mikrofon i proszę spokojnie opowiedzieć, co to jest za maszyna, ile on pali na przykład? 50 litrów na 9 godzin. No, dziwny przelicznik, ale tak to trzeba. Tak to trzeba chyba mierzyć. Myślę, że spędza pan przy nim większość swojego wolnego czasu, czy może nie? Proszę państwa, kolejny zakręcony człowiek między nami. Myślę, że należy mu się za to brawa. Będzie pan nas woził dzisiaj? U tego pana będzie można też się przejechać. A proszę państwa, będzie to wyglądało tak, że my ich zaraz zakręcimy z panem burmistrzem, żeby już zaczęli te jazdy naszymi drogami gminnymi, podkreślam. Natomiast tam przy tym zielonym gazie można nabyć taki karnecik, dzięki któremu będzie można wsiąść do tych pojazdów. To nie jest impreza dochodowa, natomiast 50 litrów paliwa na 9 godzin, więc trzeba to gdzieś odrobić. Więc to jest po prostu zwrot kosztów za te paliwo. I tam już można koło tego gaza próbować sobie ten karnet. Kto jest za 16? O, są głosy za 16. Ktoś za 17 jakoś nie słyszy. 16 po raz pierwszy. Proszę państwa, czy 16 po raz drugi?
miałem Jeepa, tylko szerokiego, nie? Bardzo rok, amerykańska. No, już się rozkręcił, no, do domu, nie?